co? Za pół godziny? 32. A to ma za zajadem na pół godziny do Tesury. Ja bym zbazuń, że się nawet z tego z 5-10 minut spóźnimy. No, no jestem nie w domu, co będzie w Makowie. Kieruj się na południowy wschód. No bo kurde, zasło tam jest. Stolimy na chwilę, ty na drodze. No przez nich. Gdy było drugi się wyjechał, jedź dalej prosto. Następnie skręć w prawo. Wyjechali w kurwy, nic się do mnie bynajmniej nie trafi. Teraz nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło. Tyle nie przewidzi. No ale to ja wiedzę, żeby do korki do rynku to ty przez to zejdzie, czy tam zejdzie, ja tu zjechać. Skręć w prawo. No wiesz, do niej. Ale się zwija tym autem, się nie ma zrozumieć. Naprawdę, do prosta mu jechać, ale no. Ale się nie do rady. To takie ciamajdy jezdzą, jak to się mówi. Pół krótszy, ale się nie zmieści. Tu pogotowie jedzie. Podejrzewam. Teraz nasi gotów. Wiem, ale powiedzieli, że to są kurki. Wygrać baterii zajęte. Lisa, za tu pusto druga będzie tu. I się zajedzie coś. Myślę. Jak się jako Achmytan zaś nie oskresy na drodze. Zaś sami pijani też nie jedzą. Nie no pijani, ale nieraz takie ślamazery jedzą. 20 na A tu to jest racja pusto druga, tu tam śmiało zajadę. No, nie, na tej pustej drodze na niejednego się znatnęłam. To zajęty, no to na razie się nie dodzwoń sobie, idę tu na 12. Tam to dzwoni, to tak, to nie powiem ci. 140 koni to się moment zbiera. Jest. Czasami dobrze, jak jestem depnąć. Czasami trzeba jakiś ślamazel wyprzedzić, to nawet przy pracy. Ale on ponad 1,5 tony wozie, to rozbujać się mu to też nie tak. Trzeba zawsze mu wcześniej redukować biegi. Dzień dobry. Moje nazwisko Budka. Ja dzisiaj miałam na 15. Była pomówiona. I się proszę pani, co ja chciałam powiedzieć, żebym się tam 10-15 minut spóźniła. Budka? Małgorzata. Się spóźniła tak gdzieś 10. Aha, po 15 przyjeżdża. Aha. Spokojnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I się ona i tak po 3 przyjeżdża. No, to całe 6. No. Zresztą ona jest o 3, tylko tak po 3 ona przyjeżdża. Aha, no to fajnie. Załatwię. Nie będę, bo naprawdę ciekawe, co dzisiaj nagrywają u nich. Bo oni też występują, nie? No. W rolach. Polsata Playa.
tam z tyłu jest gniazdko i ten. Z tyłu? Tu po środku. Aha, jest. Podłoże. To samo jest. Czy moje, znajdź tam i prawie. I troszeczkę się podoba te niekiela dwa. No, jest, jeszcze trzecie w bagażniku. O, to gwiazdek. Gwiazdek, jak kabila w podprowadzanie. Nie, w sumie nie. No, to byś na ryby przydał. Byś sobie podładował telefon. Teraz jak poszedł do tecu, co mi bez problemu wypisała. Nie, jest fajnie. No, do tego będę tam wtedy w banku. Bo w UT drugie, abym przyszedł tamte poszedł, to by mi nie wypisała, ja bym nie miał numer konta albo czegokolwiek. Nie wypisała na te kwitki. Ja pierdolę. A to nie robi problemu od razu. No, powiedz, że ty taką kwotę, taką kwotę. I nie zaraz znajdzie w komputerze. Ja zawsze tam będę. Nie było problemu. Nie uciekł nawet kwitku brać. Stary, ale nie będę teraz wyszczytywać. Bo co? Nie nazwisko i wszystkie widać. Kiedy co było płacę? No bo tu da się tu co miesiąc tam płacę. Niektóre przyszły co numer abonamenta jakiś? Ten. Ja zapłacę go. Nie trzeba było nic nawet. Nie powiem też tu nie było. Pobierali słysy, bo to zamulone już trawą zarosły i słabe przepusty są, bo te rury tutaj tu, bo te przejazdy idzie, no i za tylko później wylewa się na drogę będą. Robię większe te przepusty, kopię, obieraj jako parka. Bo skąd musi tu obierać, to żeby to przepust zrobić.
całą drogę. Chciałbym zbierać ją. To w Makowie. No bez te światła przejechać to jest zawsze na... Teraz jest za 10:03, to ty zwracają z roboty o 3:00. I o 2:00 i o 3:00.
robię. No i zrobić nie mogę. No. Zima zastanie jeszcze nie zrobię. Mają co. Wyjechał i bez to na środku drzwi. No. Się nie chce się poczekać. No się na hama wpiąć i na hama wycofywać. To dzisiaj jakiś nie wiem, dzień. Same oferty na teraz. Nie chcę poczekać. No tak, dziana nie puszczę. Wszyscy się wpychają do na hama i rozdzielę z drugiej strony zaklepi. Będziemy stać 5 km w tyle. Bo już po jednym aucie i jeszcze rozbieg z jakorki robię. Ciebie aby przysłał ścisłość, to by cię ni żaden pieron nie puścił. Nie. Nie ma co puszczać. Tym bardziej, że my mamy pierwszeństwo, on właśnie drugi wyjeżdża z łatwopy, to nie stoi, nie chce go nawet i godzinę. Ja też jak jadę motorem, to jej nie puszczą, bo mnie później też nikt nie puści za pierona. Same takie jest, to tu się nikt nie puści. Stój tak. Choć ja się nie rozpycham, bo tak to byś w życiu nie wyjął znikąd, bo mógłby cię nikt za nie puścił pieron. No i wyjechał i teraz, o, zaś cofą. No. A ja nie, nie wiem, gdzie moje jechać. Nie wiem, co oni naprawdę. Zaś cofą. Na sumie. Kombinuję. Kombinuję, a zwykle kombinuję. Aż któremu zajdzie drugie, albo pucję w niego i wtedy dobrze. Wyboreni? No, teraz w niedzielę. To? W niedzielę. Co będzie? Na kogo będę głosował osobnie? My głosujemy na Piechę. Co? PJJ, na Rafała Piechę. Jedyna partia, co naprawdę jest prawicowa i ale z PiS-u. I z Bogiem. Nie, oni nie są z PiS-u, absolutnie. Nie? Absolutnie. No to skąd? Nie. To jest nowa partia. To jest ten Siemianowicz Śląskich, co to miasto poświęcił. Prezydent Siemianowicz Śląskich. Pieron, który jest, to będzie dobry auto.
No, wszystko okazuje dopiero. No, wszystko się okazuje, ale to widać, że różni się od tych polityków po prostu, nie? Różni się, bo po prostu, no widać, że dobrze mu z oczu patrzy, nie? Tam te wypowiedzi, jak się tam można posłuchać w internecie i tak dalej. Można powiedzieć, że oni najbardziej stoją tak ku prawdzie, ku Bogu. No, oni, a tego pijana, oni najbliżej. Jemu to by normalnie robić, to by było. Wiesz, wiem. Jak on wartę widzę, to nazywa się zdrajca. Jesteś się tu mordę wepło. Siedzie tam przy Merkel w Niemczech. A się tam pieron, tam siedzi, o tym siedzieć. Nie tu się wryć. Jestem. Męcić w tym rządzie, później mnie misać. Cieplej, 7 stopni. Cieplej, tak samo. Za 400 metrów skręć w lewo. A w ogóle do południa to było 4 stopni, no. Rano to był przymrozek w powietrzu. Bo my mieli w Nissanie z tą na polu i my mieli szron na szybach, normalnie zachycone. Zero wierzy, było podobno. Zero w powietrzu było. No zero przy było. Gruncie było cieplej, ale w powietrzu troszeczkę, 2 metry wyzycy, 1,5 już był szron na szybach, my mieli w Nissanie. Przednie szybę, no szron był, przymarzeń też. Skręć w lewo. To musiał być godem koło zera. Było zero, było. Inna pieron. Najgorszy dzień, jaki może być, niestety do tego i teraz przedej i tak nie leży. To jest najlepsza pogoda na grypy i przeziębienia. No chyba. Kamerkę włączoną. Aha. Żeby czasem znać ktoś nie wytegował. A jak... ja to myślę, że nawigacja taką duża jest. Nawigacja też mam taką mniejszą. Aha, ale ja myślę, że to tak. W aucie też jest, ale nie ma polskiego języka. Aha. I nie ma polskich map wgranych, nie? O. No. No bo jest ten cały. Bo to z Niemiec, nie? No to nie ma tego szperca, żeby to wyustawił? Może Stasek by miał, jakby miał oprogramowanie do niego. Jest plen. Aha, nie widzisz, kurde, po drodze jest, by za, nie musiał być do rynku się wtedy spieszyć, bo bym był tu w suchej zacji. Ja bym miał, pewnie, że tak, wszędzie można. No, ale daleko sądu. W każdym miejscu w Polsce, nie? No, przede sądy nie. Ale mówię, że tam jest plen. No, no, wiem, no to teraz wiem, no to... No. I to banki by... tak samo, wszędzie w Polsce, no, załatwić. No, wiem. No to bym załatwił, może, w play tutaj, no i skokuj. Bo u mnie jest do piątej, nie? No, to może... Nie był. Ja jesteś na pewno. Jeśli 15 minut tam była, to wszystko. Nie będę mówić. Nie, myślę. Jesteś kawałek, No pokazuję cały czas do prostu. No tak, bo to jest chyba za pasażami, wiesz? To są te sklepy. No, to Lidl. Za tymi Lidlami? To jest tam. Aha. Na razie jest nic nie goda. Cały czas prosto. Masz pojechać. No. A właśnie ci się. Są te pasaże, widzisz? Te sklepy. No.
No, tu jest bliko. Za 300 metrów skręć w lewo. Pokazuję, żeby w lewo później. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. A dzwonece dzwoni, naryby dzwonę. No. Brania są. Ryby biorą. Chce słuchący się Kasia mi dzwoni. Taki znajomy jest właśnie sygnał z tych dzwoneczków, to ja zaraz poznam. A więc coś się dzwoni w dzwonecek. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. W lewo. Ma nie labirynt pokazuje normalnie. Netto. O, widzisz ten sklep tu jest netto. Ci mówiłam. Aha. W sklepie. A ja ci tam wiedział, gdzie to u mnie jest. Jako, tak jakbym na, po nawigacji nie dali. No nie wiem, co tu jest nawet. Nie wiem. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Jacek Rynsen. Cały czas w lewo. Tu? Nie, dali. Dali. Tam bym gdzie wie. No to bym się jedno złożyła później z powrotem. Bezpiecznie by było stanąć Kasi tu, ale... Można już by było jakąś... Tu. Można by mamy sobie... To jest chodło. To pewnie. Co? Czy przychodnia? Przychodnia. No to tak. No. Miejska przychodnia zrobiona. Tam było miejsce z kraja... Ty... Skręć w lewo. Następnie... Dotrzesz do miejsca docelowego. Jesteś na miejscu. Na razie nie dobrze. O, Jacek. Dobra.